A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, 7 października, poniedziałek. Zapraszam na Crypto Flash. Dzisiaj cena Bitcoina pod kreską, czyli pod 8 tysiącami. Zaczynamy w okolicach 7900. Słabe otwarcie Bitcoina po ostatnim weekendzie. Pozostała część rynku na bardzo na przemian. Czerwony przeplatany zielonym. Bitcoin w okolicach 31 tysięcy złotych do polskiej złotówki, natomiast jeśli chodzi o kontrakt terminowy, no to Bitcoin w tym momencie nie wygląda zbyt ciekawie. Proszę zwrócić uwagę, 7855 w tym momencie, także spora dosyć luka między zamknięciem piątkowym, przypomnę, close 8225, a dzisiejsze otwarcie tutaj 7900 dokładnie, także spory gap. Zobaczymy, dzisiejsza sesja będzie ważna, dlatego że jeżeli ta okolica ma być obroniona, powinniśmy zobaczyć większy ruch i przynajmniej przykrycie tej luki, czyli dojście mniej więcej do 225. Taką cenę powinniśmy mieć gdzieś w okolicach zamknięcia, wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że strefa 8000 będzie broniona i uznać ją rzeczywiście jako obronę. Natomiast póki co jest to bardzo słabe otwarcie i czekamy na oczywiście sesję popołudniową. Najwięcej wolumenu wchodzi o godzinie 15 po otwarciu oczywiście sesji w Stanach. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o informacje, które do nas napływały w ostatni weekend i przyznam szczerze, są optymistyczne informacje dla tych, którzy rzeczywiście trzymają kryptowalutę, chociażby taką, jaką jest Bitcoin, dlatego że coraz częściej i coraz więcej mówi się o halvingu, który będzie już za niespełna 8 miesięcy, w maju 2020. Rokowania ceny są bardzo duże, ale czy rzeczywiście Bitcoin będzie tutaj mocno wzrastał przed tym halvingiem, to się okaże, dlatego że w tym momencie oczekiwania są studzone również przez fakt, który miał przysporzyć większy rzeczywiście popyt na kryptowaluty poprzez otwarcie platformy BACT. Ta platforma BACT, ona się cały czas rozwija, widzimy coraz większy wolumen na niej, natomiast nie jest to taki wolumen jak na kontraktach terminowych, tych notowanych właśnie w Chicago. Popatrzmy zatem, co piszą o halvingu. Stock to flow, czyli S2F, stock to flow, tak właśnie określamy współczynnik, który, czy stosunek zapasów do przepływu, z angielskiego stock to flow. Bardzo ważne, żeby to zapamiętać, dlatego że ten stosunek zapasów do przepływu, on patrzy nam, przedstawia właśnie iloraz bieżącej podaży i rocznej wyprodukowanej ilości. No i oczywiście dzięki temu możemy zrozumieć, ile czasu zajęłoby wytworzenie takiej samej ilości aktywów, jaka obecnie jest w obiegu. Na podstawie właśnie tego wyliczenia szacuje się w tym momencie okres, jaki potrzebny jest do tego, abyśmy mieli w obiegu dokładnie taką ilość, jaką mamy. Najwięcej oczywiście tutaj jest, ten współczynnik dotyczy produkcji złota, żeby posiadać taką ilość przy tej produkcji, jaką mamy, no to żeby odtworzyć tą wartość, zajęłoby to około 62 lat. Ale zaraz wrócimy do tego, dlatego że ten współczynnik również jest brany pod uwagę przy halvingu, który ma nastąpić właśnie w 2020 roku. Ja wiemy, że halving oczywiście odbywa się co 4 lata, czyli jest to obniżenie nagrody za wydobycie bloku. W tym momencie ta nagroda wynosi 12,5 dolara i ona zostanie obniżona do 6,25, czyli dokładnie o połowę. I tutaj wróćmy teraz do tego wyliczenia, czyli stosunku zapasów do przepływu. Jeśli chodzi o Bitcoina, to żebyśmy przy tych mocach produkcyjnych oczywiście odtworzyli w tym momencie ilości, zajęłoby to prawie 27 lat.
halving co 4 lata i przypomnę, w 2020 roku jest następny. Tutaj widzimy bardzo ciekawą tabelkę, która właśnie przedstawia nam, jak zachowywała się wcześniej cena Bitcoina po halvingu. I przypomnę, że to jest trzeci halving, dlatego że pierwszy odbył się w 2020 roku. No i oczywiście, żeby tutaj zrobić taką historyczną cenę, która wynosiła na ówczesny okres 1100 dolarów. Bitcoin potrzebował 11 miesięcy. Później w 2016 roku mieliśmy kolejny halving. No i tutaj w grudniu 2017 roku, czyli po 18 miesiącach od tego halvingu, dlatego że ten mieliśmy w lipcu 2016, tutaj high w grudniu 2017, cena 20 tysięcy dolarów. 18 miesięcy zajęło Bitcoinowi zrobienie nowego tak wysokiego szczytu. No i teraz maj 2020, tutaj widzimy pytajniki, czyli nie wiemy, ile i kiedy ewentualnie Bitcoin znowu osiągnie swoje maksymalne poziomy. Szacuje się, że przyjmując ten model wyliczeniowy, może ta cena tutaj według jednego z analityków osiągnąć bardzo duży przedział między 100 a 115 tysięcy dolarów. Natomiast z obliczeń tego współczynnika, o którym przed chwileczką mówiłem, to powinna cena znaleźć się między 50 a 100 tysięcy dolarów. Są to bardzo optymistyczne założenia, żeby rzeczywiście ten współczynnik stock to flow wywindował tak cenę, ale przyznam szczerze, że to nie jest pierwsza taka wycena, biorąc pod uwagę między innymi ten wskaźnik i pierwsza wypowiedź jakiegoś analityka, natomiast większość osób rzeczywiście tutaj przedstawia różnego rodzaju grafy, badania, analizy, domniemając, że ta cena rzeczywiście będzie nie tylko większa od 20 tysięcy dolarów, ale wejdzie w przedział powyżej 50 tysięcy dolarów. To jest o tyle ciekawe, że tutaj nikt nie wskazał ceny 25 tysięcy dolarów, nie wskazał nikt ceny powiedzmy od 15 do 20 tysięcy dolarów, tylko wszyscy praktycznie wskazują ceny powyżej 50 tysięcy dolarów. Pytanie jest, skoro takie są wyliczenia, dlaczego akurat w tym momencie widzimy dokładnie taką cenę i dlaczego ci, którzy myślą, że będzie rzeczywiście między 100 albo 150, albo między 50 a 100, nie kupują aktualnie Bitcoina. Albo mają już duże ilości, albo czekają jeszcze na ewentualnie lepszą cenę. Kolejny artykuł, Mark Cuban mówi tak, wolałbym mieć banany niż bitcoiny. Ten pan jest znanym miliarderem w Stanach Zjednoczonych, natomiast tutaj troszeczkę ten tytuł mówi o jego hipokryzji, dlatego że wyśmiewa w pewnym momencie kryptowaluty, rynek kryptowalutowy, mówi tutaj o bitcoinie, że jest dla niego mało warty, praktycznie tyle co kiść bananów. No i właśnie ten miliarder również mówi, że dla niego więcej korzyści przyniosłoby kolekcjonowanie kart baseballowych, a za powody, które właśnie podaje, że Bitcoin dla niego nie ma wartości, mówi, że on jakby sam w sobie nie niesie nic, co stałoby za nim i można by było wyceniać. Natomiast podaję też tutaj powody, które również uważam za bardzo ważne, jak przechowywanie chociażby i sprawy związane z bezpieczeństwem, dlatego ten rynek jest wciąż trudny i dlatego ten pan twierdzi, że 99% populacji w ogóle nie rozumie tego rynku, stąd też Bitcoin i kryptowaluty nie wejdą do głównego nurtu. Ja się z tym nie zgodzę, dlatego że cała rola właśnie różnych aplikacji po to, żeby ułatwić nam adopcję kryptowalut. To jest tak samo jak z prądem, nie wiemy jak działa, ale wciskamy włącz
i mamy światło, bądź też wyłączamy to światło. Natomiast nie musimy wiedzieć, jak działa prąd. I dokładnie tak samo jest z kryptowalutami. Nie musimy wiedzieć, jak one rzeczywiście są tworzone i jak wygląda ten zapis w bloku, ale możemy się nimi posługiwać. Dlatego myślę, że z czasem, w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach będą powstawać coraz to nowsze, lepsze aplikacje, które będą odpowiedzialne właśnie między innymi za bezpieczeństwo, bardzo ważny aspekt. No i tutaj między innymi takim bezpieczną przystanią dla kryptowalut jest między innymi platforma Bakkt. Natomiast ten pan również mówi o Librze i jakby nie za bardzo tutaj wypowiada się też o niej dobrze. Libra, główny punkt czy atut to 2,2 miliarda użytkowników na całym świecie, a ten pan wskazuje, że jest to zagrożenie, dlatego że mogłoby to znacznie wpłynąć na kraje o mniejszej stabilności finansowej. Z jednej strony tak, ale powinniśmy to uznać jako plus na korzyść Libry. Wracając jeszcze do kryptowalut, powiedziałem na samym początku, że tutaj troszeczkę zajeżdża taką hipokryzją, dlatego że z jednej strony ten multimiliarder mówi o kryptowalutach, że są tyle warte, co powiedzmy banany, natomiast on sam zainwestował w kilka firm właśnie o dziwo opartych o blockchain, no i między innymi zainwestował fundusz Venture Capital, właśnie cyfrową platformę bookmacherską. Także Bitcoin rzeczywiście jest warty tyle, co jakiś bananów. To się okaże i myślę, że po halvingu w 2020 roku będziemy mogli tutaj nieco więcej powiedzieć i wrócić też do tego pana, mam nadzieję, że z pozdrowieniami. PayPal wycofuje wsparcie dla Libry. O tym już było wiadomo praktycznie wcześniej. Nie była to informacja taka w 100% potwierdzona. PayPal, jeden właśnie z większych graczy i wspierających Libre, Libre Association, czyli spółkę czy organizację, która rzeczywiście jest tutaj odpowiedzialna za tworzenie Libry. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że należy do bardzo ważnego sektora, do sektora płatniczego i również tutaj takim zagrożeniem dla Libry nie jest nie tylko odejście PayPala, czy wycofanie się z tego projektu, ale również coraz częściej mówi się, że Visa i Mastercard również mogą odejść. No i Libra Association wycofuje się rzeczywiście z tego projektu. Ostatnio na konferencji podają informację, że jednak wspierają Libry, ale muszą się wycofać ze względu między innymi na wątpliwości prawne. No i nastawienie tutaj oczywiście w ostatni czwartek przedstawicieli PayPala na zebraniu Libra Association było bardzo sugestywne. Natomiast następnie przedostaje się informacja do mediów, czytamy: PayPal podjął decyzję o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Libra Association i skupieniu się na własnej misji oraz obecnych projektach biznesowych. Nadal wspieramy ambicje Libry i nie zamykamy drogi na współpracę w przyszłości. Facebook od lat jest strategicznym partnerem PayPala i zawsze może liczyć na nasze wsparcie. No, może liczyć na nasze wsparcie, nie może liczyć na nasze wsparcie, bo my jednak wycofujemy się z tego. Więc to są takie przewrotne trochę informacje, ktoś chciał zachować oczywiście tutaj jeszcze twarz, natomiast no jasno, wycofujemy się, więc nie wspieramy, a w komunikacie czytamy, że wspieramy. Tak wygląda niestety ten świat, jest trochę dziwnie skonstruowany, musimy nieco oczywiście z otwartą głową tutaj analizować te informacje, bo niektórzy sami sobie po prostu w ten sposób takimi komunikatami zaprzeczają. PayPal, głosy o tym, że PayPal wyjdzie, były już znacznie wcześniej. No i czytamy, że następnymi mogą być rzeczywiście Visa i Mastercard, czyli kolejni z sektora oczywiście płatności. Czy Facebook zostanie rzeczywiście sam jako dostawca płatności w tej całej organizacji Libra
Association, nie wiadomo, natomiast coraz trudniej jest Facebookowi obronić tą pozycję tego planu. Ja nie myślę, żeby Libra padła, Libra myślę, że nie padnie i ten projekt zostanie dowieziony. Zresztą już tutaj widać, że w komunikatach w Stanach Zjednoczonych senatorowie, którzy do niedawna uczyli się wszystkiego, co jest związane właśnie z blockchainem i z kryptowalutami poprzez właśnie fakt, że musieli przesłuchiwać tam osoby odpowiedzialne za tworzenie tego projektu, a żeby przesłuchiwać musieli też zrozumieć, dzisiaj wypowiadają się w zupełnie innym tonie. Oni nie mówią, że nie dopuszczą tutaj Libry do handlu, tylko że ewentualnie na jakichś innych warunkach, czy musi być to, czy tamto doprecyzowane. Więc całe podstawy prawne się w tym momencie tworzą. Libra, myślę, że członkowie w ogóle Libry i sam Facebook wiedział, że napotka problemy, dlatego dużo wcześniej ogłosił wejście Libry w rynek, bo Libra, plan jej jest oczywiście rok 2020, więc jeszcze sporo czasu jest, nie podano dokładnych terminów, natomiast wiemy, że mamy jeszcze powiedzmy może nawet analogiczny rok do tego, żeby przekonać pozostałą część świata do tego, że Libra jest naprawdę potrzebna i może przynieść dużo tutaj korzyści. Ja się nie dziwię, że rządy narodowe mają obawę, no bo jeżeli Libra może zagrozić stabilności finansowej danych państw, no to nie dziwne, że rzeczywiście obawy są. Libra w tym momencie próbuje zrobić wszystko, żeby te obawy może troszeczkę uśpić. Natomiast my wiemy, że kryptowaluty są takim narzędziem, że zagrażają pozycji też banków centralnych, są też niechętnie się o nich mówi. Jeżeli banki centralne miałyby swoje kryptowaluty, myślę, że tutaj problemu by nie było i waluty narodowe wymieniane na przykład Libre, czyli byłaby to normalna para, powiedzmy tak jak dzisiaj mamy złotówkę do funta, złotówkę do euro czy do dolara amerykańskiego, to również mogłaby być złotówka na przykład do Libry, ale do tego jeszcze banki centralne muszą dorosnąć. Na zakończenie przypomnę, że mamy bardzo słabe otwarcie na rynku kryptowalutowym. Bitcoin jeszcze nie zaliczył tutaj takiego low, które mieliśmy 30 września. Przypomnę, to low 7710, w tym momencie 7745. Takie było dzisiaj low na kontrakcie terminowym. Czekamy na sesję, natomiast to otwarcie wygląda bardzo słabe. Jeszcze raz przypomnę, co musiało się stać, żebyśmy mówili, że ten poziom jest obroniony. Musielibyśmy się zamykać gdzieś w okolicy powyżej tej luki, która została stworzona między piątkową a poniedziałkową sesją. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny Crypto Flash już jutro. Jeżeli materiał był dla Was przydatny, dajcie komentarz, łapkę w górę i zapraszam jutro na kolejne wydanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?